Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dziś rozpoczynamy Horror Time, październikowy Horror Time, gdzie co tydzień widzimy się w nowym horrorku. Tak jak zapowiadałem, dziś widzimy się w pierwszym horrorze z Michaelem Myersem, powracamy, znowu Michael Myers wraca i przez kolejne 3 tygodnie będziecie widzieć kolejne horrory z Michaelem Myersem, tak żeby zakończyć cały ten miesiąc horrorem z Leatherface'em. Gotowi? Mam nadzieję, że tak. Nawet zobaczcie, ubrałem idealną bluzę, moi drodzy państwo, z Michaelem Myersem, Halloween z przodu. Nadruk jest też z tyłu. Chcecie zobaczyć, jaki jest nadruk z tyłu tej bluzy? On pojawi się w kolejnym odcinku, więc nie przegapcie, a teraz już lecimy do gry. Oczywiście jest to fanowska gra, tak jak już niejednokrotnie wspominałem. Haddonfield Hospital, Illinois, czyli mamy szpital w Haddonfield. Dobra. 31 października 1978. Znana data panom Michaela. Michael Myers, the young psychopathic killer, escapes from the sanitarium and returns to Haddonfield where his sister's pistol. Okej, no to generalnie Michael Myers wrócił do swojej rodzinnej miejscowości. Ale po co, jakim jest ta kobieta, nie mam zielonego pojęcia, moi drodzy państwo. Ale mam nadzieję, że się dowiemy, kim jest ta kobieta i o co tu w ogóle chodzi. Okej, reach the exit door. No dobra, czyli musimy znaleźć wyjście. Jak ona chodzi w ogóle, stąpa tak sobie delikatnie, wiecie, żeby nie trafić na Michaela. Drzwi niestety nie można otworzyć, ale to światło się wydobywa z niej, jakby miała jakąś latarkę. To dziwne, bo z tego co widzieliśmy, ona nie ma żadnej latarki. No cóż, no dobra. Dobra, w takim razie słuchajcie, mamy exit, więc chyba w miarę łatwo poszło. Boję się, że zaraz coś wyskoczy, ale słuchajcie, myślę, że będzie lajtowo. Okej, dobra. Aha. Find a way out. Ten rozlany barszczyk nie zwiastuje niczego dobrego, moi mili państwo. Przejdziemy... Aha, dobra, chciałem powiedzieć, przejdziemy tam za chwilę, ale przejdziemy do tego już w tym momencie. Oho! Ta muzyczka z Halloween. Ej, w ogóle czekajcie, moment, bo muszę założyć normalnie te moje słuchaweczki. Słuchawki jak na budowę, wspierający się, też śmieją z tych słuchawek, słuchajcie, ale one są faktycznie potężne. Więc teraz doświadczmy tej gry w najlepszej możliwej dźwiękowej jakości. Podejdźmy sobie tego ziomka. Co on ci zrobił, ziomeczku? Co on ci zrobił, ten Michael? Oho, tam mamy kolejnego jakiegoś delikwenta. No niestety, Michael tutaj ich dopadł. Niedobrze, bardzo niedobrze. Tutaj widzę, że coś mamy podświetlone. A nie, to nie jest podświetlone. Dobra, ale teraz musimy... O! O Jezus Maria! Okej, okej, dobrze. Idźmy tutaj, tylko że Michael chyba poszedł w tą stronę. A tu nikogo nie ma, więc... Więc chodźmy tutaj. Tu mamy kolejnego chyba jakiegoś sanitariusza, czy coś takiego. Czy ja mam tutaj iść? Tak, dokładnie. Więc chodźmy. Okej, okay. Halloween, only in cinemas. Take a look around, Michael is still in the hospital. Okej, czyli Michael nadal jest w szpitalu. The night he came home. No moi drodzy, jak doskonale pamiętacie, chyba z zeszłego roku, nagrywałem taką mapkę Fortnite'ową, która dokładnie tak się nazywała. Więc jeżeli nie oglądaliście, to koniecznie nadrabiajcie, bo zdecydowanie warto. No a tutaj, czy ta gra nawiązuje w ogóle do filmu Halloween? Nie mam bladego pojęcia. Jest ona grą fanowską od doskonale znanego nam Stefano bodajże. Więc no chłop tutaj zrobił 3 części Halloween, które będziemy sobie ogrywać co tydzień. No muszę ewidentnie iść w tamtą stronę, tam jest zielone światło, więc pójdźmy tam, gdzie jest to zielone światło. No i zobaczmy, co się wydarzy. No i jestem też ciekaw, co będzie w części drugiej oraz trzeciej. Nie będę tutaj spoilować niektórych rzeczy, jeżeli chodzi o to, co ja wiem. Dlatego
No, bądźcie za tydzień i za dwa tygodnie, koniecznie, moi drodzy. Tutaj coś? Wejdźmy tu. Carry white piece of... Okej, dobra. Tutaj mamy jakieś gazetki, ale mamy również telewizor odpalony, który mówi Michael Myers escapes, czyli Michael Myers uciekł. No dobrze. Michael Myers uciekł i jest tutaj w tym szpitalu. Nie zapowiada się to na nic dobrego. Dla mnie i dla naszej bohaterki, zdecydowanie. Mówiłem wam już, że nienawidzę bać się w grach. Wydaje mi się, że niejednokrotnie i doskonale o tym wiecie. Dobra, czy... Nie mogę wyjść. Okej, nic tu nie ma. Bałem się, że jednak będzie. Ale na szczęście nie, czyli jednak nie możemy iść do zielonego światła. Musimy iść chyba do czerwonego. Czy ona jakoś może szybciej iść? Kompletnie nie. Po prostu ona idzie cicho tupta po prostu, żeby Michael jej nigdzie nie wychwycił. Ale muzyka w słuchawkach, powiem wam, że no... Daje nieźle i ten klimacik naprawdę się robi. Także... Także fajnie, widzowie, fajnie, super. Elegancko. Okej, chodźmy w takim razie tutaj, w tą stronę. Tutaj również widzę, że barszczyk się trochę rozlał. Ale oprócz barszczyku... O, dobra. Chciałem powiedzieć, że nic nie ma, ale jest kolejny delikwent, którego sobie tutaj muszę ominąć zgrabnie i iść dalej. O Jezu! Dobra, ale mi ciary przeszły, nie? Ja pier... Dobra, mam nadzieję, że nie było żadnego przesteru i słyszeliście to moje... Bo jak nie, to trochę lipa. Ale dobrze. Chodźmy tutaj. Chodźmy tutaj. Fanowska gra i potrafi straszyć. Da się? Oczywiście, że się da. Dobrze, czy ja tutaj muszę wejść? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że muszę iść tędy. Więc chodźmy tędy. Chodźmy tędy. A dokładnie rzecz mówiąc, tędy. Kolejny delikwent leży. Czy ja mam tutaj wejść? Chyba nie, ale muszę iść tędy. No, powiem wam tak. Każdy cwaniaczek, który będzie się ze mnie śmiać w komentarzach, na pewno powie, haha, przecież to nie jest takie straszne. Załóż słuchawki, rozgłośnij je na maksa, zrób sobie klimacik i zagraj. Ja naprawdę nie boję się horrorów, słuchajcie. Ja w horrory mogę oglądać. Teksty z The Office w ogóle, o co chodzi, ale Michael Myers dopadł kolejnego lekarza. Michael zrobił swoje, moi drodzy państwo, ale wiemy, że jest nadal w szpitalu. I see you, Michael, run, press shift. No dobra, ale gdzie on jest? Gdzie on jest? I see you, Michael. Ja nie wiem, czy ja mam iść tu? Nie, tu nic nie ma. Czekajcie, turn back, the exit door, gas room. Okej, dobra, czyli teraz muszę iść do tamtego miejsca, które widzieliśmy wcześniej. No dobra, super, fajnie, ekstra. W takim razie chodźmy. Problem w tym, że tutaj gdzieś jest Michael Myers. To, czy się cieszę? Michael is here, dobra. Tego nie przetrwają nawet budownicze słuchawki. Widzimy się zaraz. Dobra, lecimy jeszcze raz w takim razie. No i mam nadzieję, że teraz już nam się uda. Jeżeli widzimy Michaela, to po prostu uciekamy. I mam nadzieję, że teraz uda nam się po prostu uciec. Także jeżeli Michael spawnuje się w tych samych miejscach, to może to być łatwe do zrobienia. Ale ten przester jest po prostu niesamowity i strasznie razi w uszy. Ale no nie da się inaczej uciec. To jest niemożliwe, widzowie. To jest totalnie niemożliwe. Dobra, wiecie co? Chyba rozgryzłem tą grę, aczkolwiek nie jestem pewny. Zobaczymy, czy dobrze myślę. Więc zróbmy to w tym momencie, moi drodzy, tak. Czekamy, aż Michael nam się zrespi. Dobra, mamy Michaela. Uciekamy w tym momencie. Uciekamy. Schowajmy się po prostu. I mam nadzieję, że on tutaj nigdzie nie dojdzie. Schowajmy się tu po prostu. O, w ten sposób. No i wypatrujmy to. Czy on tu przyjdzie w ogóle? Zobaczmy.
O, jak widzicie, już wcześniej nawet była ta taka muzyczka i ona jakby sugeruje nam to, że Michaela nie ma, możemy iść. Takie odniosłem wrażenie już wcześniej, ale zobaczmy, czy to jest prawda. Michaela tutaj nigdzie nie ma. Jeżeli nam się zrespi tutaj ponownie, no to faktycznie coś jest nie tak. I uwaga. Nie ma Michaela. Okej, okay, no dobra, czyli to był dobry ruch, ale pewnie zrespi nam się gdzieś tutaj. Więc no co. Bywa i tak. Dobra, w takim razie chodźmy do tego wyjścia. A jeżeli będzie Michael, to po prostu uciekamy, czekamy na dźwięk i tyle. Ma to sens, ma to sens. O, dobra, mamy Michaela. Uciekamy w tym momencie. Uciekamy, uciekamy, uciekamy jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. Tu, proszę bardzo. Uciekaj, kobieto! Tu. Może nie przyjdzie. Gorzej jak przyjdzie. Uwaga. O! O! Jezus Maria! Co on tu robi? Jeszcze bliżej? Kurczę, zrąbałem to. Powinienem biec w tamtą stronę, bo teraz pewnie wszystko będę przechodzić od nowa. No ale dobra. Jakby zaczekajmy, zaczekajmy. Dobra, on tu idzie. Chowamy się. Dobra, już go nie ma. No nie ma. Dobra, no to słuchajcie, robimy to w takim razie jeszcze raz. Ja tam kątem oka widzę tego Michaela. Tylko pytanie, czy on aż tutaj przyjdzie. Zatrzymał się w miejscu. Zniknął. Ale pewnie jest za mną. Pewnie jest za mną. Zobaczmy, jest za mną? Jest, idzie, dobra. Mamy czas na ucieczkę w takim razie. Uciekajmy. No już niedaleko jest to wyjście. Przed nami, dosłownie jest przed nami. Więc biegnij, 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 kobieto. I miejmy... O, dobra. Była ta muzyczka, więc to zwiastuje... O, kurcze! Dobra, uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Być może nie jest to dobre miejsce na ucieczkę. Tutaj. No ale zobaczmy. Może, może... Nie no, idzie tutaj. Idzie tutaj, więc musimy jeszcze się cofnąć. Ale aż tutaj? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Widzę go. Dobra, zniknął. W takim razie możemy iść. To boję się, że on zaraz tutaj się zrespi. Czyli słuchajcie, Michael się pojawia, uciekamy, chowamy się. Jest muzyczka, Michael znika, możemy iść dalej. Okej, okay. Dobra. Musimy doprowadzić w ogóle do wycieku gazu. Z tego co tutaj też mogłem się zorientować wcześniej. Także uważamy. Tu już chyba nic nam nie powinno wyskoczyć. Na całe szczęście. Co jest? To nie tutaj? Wydawało mi się, że ja muszę się tutaj dostać. A, czekajcie, a tu? Co mamy tutaj? Witam, witam. O, no właśnie. I to tutaj musimy doprowadzić do tego wycieku gazu. Tak jest. O, muzyczka, ale wydaje mi się, że to... Okej, dobra. No i co, i teraz chyba stąd musimy zwiewać, tak mi się wydaje. Lead Michael in trap to gas leak. Okej, dobra. Więc teraz musimy Michaela tutaj prowadzić do naszego trapa. Tylko teraz pytanie brzmi, gdzie jest Michael Myers? W ogóle też komentarz integracyjny, moi drodzy państwo, by się przydał. Więc oczywiście muszę was to zapytać. Czy znacie postać Michaela Myersa i jak ją oceniacie? Czy jest to spoko postać horrorowa, czy wręcz przeciwnie? Dajcie koniecznie znaka, jak wy zapatrujecie się na postać Michaela Myersa. I będzie taki pierwszy komentarzik integracyjny w ramach naszych gameplayów halloweenowych, które przypominam co czwartek w październiku na moim kanale. Michaelku! Jesteś tu może? Potrzebujemy cię w tym momencie. Potrzebujemy cię w naszym składzie. Oho. Tu jest ten lekarz nieszczęsny, któremu się nie udało. Kurczę, zobaczmy czy... Może to jest dobra droga. O! Słychać, że... O! Słychać, że idzie, dobra. Michaelku, zapraszam cię w takim razie tutaj. O! Co jest grane? Co to było? Dobra, mam nadzieję, że tu chodziło o to, że idzie Michael. Czy tam jest jakieś... On zniknął. No nie, no dajcie spokój, ja muszę tam wracać znowu. Mam nadzieję, że nie. Czekajcie, bo chcę też się dowiedzieć, czy tu jest wyjście. Czy ja mam tędy uciec? Nie, ewidentnie nie. No dobra, w takim razie wprowadzamy Michaela do trapa. No ale co, on tu ma... O, no i zajebiście. No i zajebiście. Tu już nie wydostanę. A może się wydostanę?
takie wielkie butle z gazem i jej nie rozwaliły, a rozwaliły Michaela Myersa. Fikcja, to jest fikcja literacka, widzowie, fikcja literacka. Kim jest w ogóle ta kobieta? Czy jest młoda Lori? O co tu chodzi? O, nie. Taka butla z gazem na Michaela nie działa, proszę państwa. Dokładnie tak. No i co, i teraz musimy uciekać chyba. Dokładnie, stay away from Michael, fire is consuming him. Dobra, a zobaczmy, czy mogę tutaj uciec. Aha, nie mogę, no to fajnie. Fajnie. Stay away from Michael, a ja nie mogę sobie stąd uciec. Świetnie, no superancko. Superancko. Mogę jakoś go okrążyć? True ending. No, prawdziwy koniec. Czekamy na prawdziwy koniec. He is still alive. Wow, naprawdę? Michael? Co? Michael Myers to przeżył? Niemożliwe. On to przeżył dokładnie tak jak Jeff the Killer w Mister X-ie. Troszkę mu się maska spaliła. Teraz jestem Michaelem. Find the girl. Okej, szukamy jej. Gdzie jesteś? Using Michael can run for a while. Okej, więc mogę trochę biec, a potem już się Michael męczy. Dzień dobry, szukam dziewczyny. Jakkolwiek to nie brzmi. Michael szuka żony. Dobrze. Yo, 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 hello, hello, hello. Szukam ciebie, kobieto. A to kto jej zrobił? Ta historia jest coraz bardziej pokręcona. Jest jakiś drugi Michael? Czy o co tu chodzi? Tu jest jakaś mina. Ja tu pewnie podejdę i to wybuchnie. No takiego uniwersum to ja się nie spodziewałem. Michael kontra Jason. Dobra, to jest zabawne. To nie jest straszne, to jest zabawne, słuchajcie. Michael kontra Jason. Stefano, dokładnie tak, na Unreal Engine 4. Słuchajcie, no powiem wam, że nie spodziewałem się takiego zakończenia. I wywaliło grę, więc to oznacza jedno, moi drodzy państwo. To oznacza, że to jest koniec tego odcinka i koniec tego horroru. Jestem ciekaw, jak wygląda kolejna część, ponieważ tak jak wam powiedziałem, są jeszcze dwie części Halloween od Stefano. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało pod kątem fabuły. Jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, zapraszam was za tydzień na kolejny odcinek z naszego horror time'u. Może będzie straszniej niż teraz, bo było trochę strasznie, trochę śmiesznie. No ale fajne są takie fangamy, naprawdę bardzo fajnie się w to gra, więc Stefano, thank you very much, very good game, I love Michael Myers, you know, so thank you very much. I wam również thank you widzowie za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajeczka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak wam się podobało, jak oceniacie tą gierkę, odpowiadajcie na komentarz integracyjny, a jeżeli chcecie więcej takich strasznych materiałów, takich wiecie, idealnych pod spooky oktober, wpadajcie na live na Twitchu, link macie w opisie, co piątek się widzimy w horrorach i nie tylko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!